tegorocznym laureatem Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Zasłużony dla Polszczyzny został pan profesor Jerzy Bartmiński. Profesor Jerzy Bartmiński, wybitny językoznawca, folklorysta, slawista i etnolingwista. Autor ponad 300 publikacji cenionych i uznanych w kraju i za granicą. Panie prezydencie, drodzy państwo, jestem wzruszony i zaskoczony. Dziękuję. Urodził się we wrześniu 1939 roku w małej miejscowości Kruchel w okolicach Przemyśla. Dzieciństwo spędzone na wsi ukształtowało w nim sposób patrzenia na świat i rozbudziło zainteresowanie językiem i kulturą ludową. Pan prezydent sam wygłosił taką krótką laudację na mój temat i podkreślił, że byłem inicjatorem powstania Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie i że byłem inicjatorem powstania ukrainistyki i białorutynistyki na UMCS-ie. Zawodowo Jerzy Bartmiński od początku związany był z Instytutem Filologii Polskiej UMCS. Jego doktorat o języku folkloru został oceniony bardzo wysoko, a swoją rozprawą habilitacyjną wniósł istotny wkład teoretyczny i metodologiczny w rozwój stylistyki, aksjologii, a następnie tekstologii. Przy tym stale działał na rzecz rodzimej uczelni, pełniąc m.in. funkcję prorektora UMCS. Dzięki temu, że mam takiego świetnego współpracownika jak moja żona Stanisława, to więcej mi się zdarzyło napisać w ostatnich 10 latach niż w poprzednich 30. Jerzy Bartmiński był inicjatorem wielu ważnych dla środowiska naukowego publikacji, m.in. tzw. Czerwonej Lubelskiej Serii oraz Białej Wrocławskiej. Przez ponad ćwierć wieku pełnił funkcję redaktora naczelnego etnolingwistyki. Ja cenię sobie ten tom Współczesny język polski. On ma 6 wydań i to jest dzieło zbiorowe. Ja zaprosiłem do współpracy najlepszych specjalistów z całej Polski. Tam jest, to jest dzieło napisane przez 33 osoby. Chciałem, żeby śmietankę całą zebrać, bo zielona seria, w której ten parę tomików jest wydanych, ona jest uzupełnieniem tomu Współczesny język polski. To jest taki przyzwoicie, kompetentnie, ale w sposób przystępny, o właśnie językiem ludzkim, że tak powiem, napisany wykład dotyczący różnych kwestii językowych. I to jest oferta nasza dla studentów. Chciałbym dokonać jeszcze czegoś na miarę tego medalu i wymyśliłem sobie, że będą to dwie rzeczy. Będzie to słownik, będzie to leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. To jest porównanie języka polskiego z innymi językami, ale chciałbym, żeby to było także inne dzieło, które wcześniejśmy zaczęli, nie dokończyli, chcemy kontynuować. To jest słownik stereotypów i symboli ludowych. Pierwsze dzieło jest zwornikiem ideowym tego dzieła, jest hasło wolność. Drugie ludowe dzieło poświęcone kulturze tradycyjnej ma za hasło wywoławcze, fundamentalne solidarność. Jerzy Bartmiński aktywnie działał nie tylko na polu naukowym. W latach 80. zaangażował się w działalność Solidarności, za co został internowany. Naszą wielką wartością w kulturze od staropolszczyzny, złotej wolności, po dzisiejsze czasy nie ma wolności bez Solidarności. W Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego podczas przyjmowania z rąk prezydenta Andrzeja Dudy wyróżnienia laureat podkreślił, że prawdziwym bohaterem tego spotkania jest polszczyzna. Niebezpieczeństwa, na jakie dzisiaj jest nasz polski język narażony, to są trzy niebezpieczeństwa o różnej randze. Zalew angielszczyzny, obcych słów, to się wymienia. Wulgaryzacja to na drugim miejscu, a na trzecim i najwyższym i najważniejszym ja bym postawił jednak sposób posługiwania się niezgodny z dobrą tradycją komunikowania się. Miłosz napisał kiedyś, że higieną języka jest prawda. Czy prawda przez duże P może zwyciężyć? Musimy wierzyć, że to jest możliwe. Ja miałem szczęście do ludzi. Byłem zakompleksiony, jak byłem, jestem chłopakiem z prowincji, z Przemyśla, przyjechał do wielkiego Lublina i miałem zawsze poczucie, że jestem tutaj w salonach i muszę się uczyć. I to mi chyba wyszło na zdrowie, to tak z biografii wielu prowincjuszy wynika, że dobrze jest z pewnym kompleksem niższości startować, bo potem się zdobywa, kroki robi i się ceni każdy sukces. Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego, Archiwum Etnologicznego,
lingwistyczne to nie jedyne instytucje, którymi przez lata kierował Jerzy Bartmiński. Czego życzy profesor swoim współpracownikom i następcom oraz jakie rady ma dla nich? Warunkiem sukcesu jest praca. Praca. Nie wystarczy mieć pomysł. Pomysły są. Ja jakoś tak parę tych pomysłów rzuciłem. No i one okazały się, niektóre z nich przynajmniej, trafne, sensowne i znalazły zwolenników. Ale pomysł pomysłem. To trzeba po prostu opracować systematycznie, wspólnie. I życzę im, żeby umieli wspólnie dalej pracować według tych pewnych wymyślonych, ale jeszcze stale wymagających pogłębienia koncepcji.